Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mixer. Na dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać ósemkę na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A. Pamiętajcie też, że przed każdym ruszeniem musicie się upewnić, czyli obrócić się w lewo i w prawo za siebie. Tak samo podczas wykonywania tutaj, podczas skrętu, obracajcie się za siebie, upewniając się, czy możecie jechać. Aby poprawnie wykonać tą ósemkę, zadziałajcie trochę tak przeciwwagą. Jeżeli chcecie skręcić w lewo, to przychylajcie swój ciężar ciała na prawą stronę motocykla. I wtedy ta ósemka spokojnie Wam wyjdzie. Zobaczcie sami. Cały ciężar ciała daje na prawą stronę. To zupełnie odwrotnie działa jak jazda w szybkich zakrętach. Wtedy pochylamy się w stronę zakrętu. Natomiast jeżeli jeździmy wolno, wykonujemy takie slalomy, musimy pochylić się w przeciwną stronę. I wyjeżdżamy tylko tą przerywaną linią. Nie najeżdżamy na ciągłą linię, ponieważ wtedy egzamin będzie niezaliczony. Film powstał przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Safety Car w Częstochowie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.